Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj jest 8 kwietnia 2024 rok i w Teksasie mamy kompletne zaćmienie słońca. Jest to bardzo ważne wydarzenie. Wiem, że wiele miejsc jest na ścieżce tego kompletnego zaćmienia w Stanach Zjednoczonych, ale z wielu przyczyn ludzie przyjeżdżają właśnie tutaj, przyjeżdżają do Teksasu. Akurat w sobotę wieczorem leciałam samolotem z Nashville do Austin i para, która siedziała obok mnie, właśnie leciała do Teksasu z Bostonu, żeby zobaczyć to zaćmienie słońca. No i powiedzieli mi, że zarezerwowali już hotel o 9 miesięcy temu, wynajęli samochód też wiele miesięcy wstecz, bo niestety po prostu to nie byłaby już opcja teraz. Wszystko jest już kompletnie wynajęte. Pomyślałam, dlaczego ci ludzie lecą do Teksasu z Bostonu, bo mogliby to przecież obserwować w Maine albo nawet w Kanadzie, w jakichś innych okolicach w Stanach Zjednoczonych, a wybrali sobie Texas, więc weszłam w internet i musiałam sobie poczytać na ten temat, dlaczego to miejsce jest tak ważne. No i są dwie przyczyny. Jedna jest ta, że klimat tutaj jest dosyć suchy akurat w tym czasie i wielkie prawdopodobieństwo jest tego, że pogoda będzie dobra. Niestety dzisiaj mamy zachmurzone niebo, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. No tak akurat widzę, że słoneczko wyszło właśnie przed chwilką, jak widzicie u mnie w kamerze, ale no nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tak to jest, jak się nagrywa z dziećmi. Także wybieramy się zaraz. Dzieci są, jak widzicie, dzieci są zwolnione ze szkoły. Szkoły dzisiaj nie ma, właśnie z tego względu, że jest zaćmienie słońca. No ja jestem za, bo uważam, że fajnie, że możemy obserwować to razem z dziećmi i na pewno się czegoś dobrego nauczą. Wszyscy mamy takie specjalne okularki, ja też mam. Zobaczcie, tak to wygląda. Jest kompletnie ciemno, jak przez nie patrzę teraz, ale słyszałam, że możemy je zdjąć w momencie, kiedy będzie to kompletne zaćmienie, na te kilka minut. Drugą przyczyną, dlaczego ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby zobaczyć to zaćmienie, to jest to, że nasza ścieżka jest najbardziej szeroka. Może to źle wytłumaczyłam, ale to znaczy, że około 4,5 minuty tutaj będzie kompletne zaćmienie słońca. Nie do końca w moich okolicach, ale w okolicy bliżej Kerryville albo Fredericksburga, tam zaćmienie będzie widoczne przez długi czas. I to jest, z tego co słyszałam, dosyć historyczne. To jest moje pierwsze zaćmienie słońca. No i do tego prawdopodobnie ostatnie, z tego względu, że na następne musimy czekać 20 lat i nie będzie ono w Teksasie. Będzie ono w okolicach tak Florydy, Georgii. Tak. I wiem, że powiedziałam, że jestem bardzo zadowolona z tego względu, że dzieci nie idą do szkoły. No to jest plus, że mogą obserwować to razem z nami, ale bardzo mi przeszkadzają w nagraniu tego filmiku. Ale chcę Wam powiedzieć, że właśnie już mój synek od samego rana jest też bardzo podekscytowany tym i się dużo z tego uczy, bo widzę, że są rysunki, tak, Solar Eclipse. I tutaj jest napisane The eclipse happened after 100 years, tak, że następuje po 100 latach. It happens for about an hour, czyli jest około godziny, bo tak zaczyna się tak godzinę przed tą godziną 1:25. It will turn dark. Będzie ciemno. The moon is blocking the sun. Księżyc zablokuje nam słońce. Uciekam, wybieramy się do parku, żeby obserwować to niesamowite wydarzenie. Tam będzie nas bardzo dużo, także dużo ludzi razem się spotyka, żeby to zobaczyć. Także do zobaczenia w parku. Pokażę Wam, jak wygląda to zaćmienie z naszej perspektywy. Zmiana planów, jedziemy do restauracji. Kilka minut zostało do kompletnego zaćmienia i na pewno widać już jest coraz ciemniej, ale niestety jest tak zachmurzone niebo, że ja nie wiem, czy tu będziemy coś w ogóle widzieć. Ja odeszłam od głośnych tych dźwięków i w ogóle tam jest dużo świateł, więc uważam, że to nie byłoby w ogóle sensu, żeby to oglądać w taki sposób, w takim miejscu bardziej wyciszonym. No na pewno już jest ciemniej, na pewno jest fajnie i ciemno i w ogóle jest takie dziwne uczucie. Jak wydaje mi się, jak ktoś widział zaćmienie słońca, to wie, o czym mówię. Kompletnie nic nie widać, jest tak dużo chmur. Chmury, uciekajcie! Uciekajcie, ja chcę to zobaczyć. Kompletnie nic. Słyszę właśnie samolot. Ciekawe, jak to wygląda właśnie z samolotu. Wow, na pewno robi się ciemniej, ale to jest dziwne. Wow. Wiem, że to nie jest nagranie dobre. Wow. Szkoda, no wyciszcie tę muzykę i te światła, żeby wyłączone były. Słuchajcie, 13:30 w Teksasie jest kompletna ciemność, normalnie noc w ciągu dnia. Coś niesamowitego, słuchajcie. Uczucie jest nie z tej ziemi. Wracam do swoich, bo to trwa niecałe 2 minutki, także chcę zobaczyć reakcję ludzi. Ja tu odeszłam, bo chciałam po prostu słyszeć, jak to wygląda w ciszy, więc wracam szybko do ludzi, pokazać wam, bo zaraz słońce wróci. Uciekajcie, chmury. There you go. I słoneczko wraca. Oh, I can't see you this time.